Witamy Was serdecznie w naszym studiu Mental Wave. Witamy Was podczas niezwykłego live'a o wdzięcznym tytule Future Expert, czyli upewnimy się, czy wiemy, jakie przyszłe zawody mogą nam pomóc zarabiać pieniądze, być pewnym, być pewną tego, że nie stracisz wiele lat na edukację, na rozwój. Nowe doświadczenia, nowe spostrzeżenia, dużo nowych technik. Dzisiejszy świat się po prostu zmienia. Ewidentnie stare zawody wypierane są przez nowe. Jak się przygotować do tego, żeby rzeczywiście stać się ekspertem? I czy rzeczywiście każdy może stać się ekspertem przyszłości? Z najlepszych prac, które będą, nie zostało jeszcze wymyślone. Bardzo dużo szczegółów mówił, gdzie się zazwyczaj szkoleniowcy, trenerzy ograniczają, jakby się bali, że powiedzą za dużo. Michał daje więcej niż obiecuje. Następny zawód. Po angielsku nazywa się to Curiosity Tutor. Po polsku korepetytor ciekawości. A więc ktoś, kto nie tylko weźmie i nauczy cię czegoś. Już dawno odeszły do lamusa szkolenia, na których uczysz się kontentu, uczysz się treści. Eventy, które prowadzę, mniej więcej polegają na tym, że przez 80% czasu inspiruję ludzi i motywuję, zalewam ich. Zresztą motywacja jest bardzo, bardzo tania, więc ja raczej się skupiam na inspirowaniu. Daję ci przykłady, fakty, podpowiadam, opowiadam historię, ale generalnie inspiruję i pokazuję jakieś zasady, frameworki. Czyli 80% inspiracji, 20% nauki. W przyszłości tak naprawdę będzie tylko i wyłącznie w pewnym sensie uczenie ciekawości. Bardzo dużo się dowiedziałam, przede wszystkim zza kulis, co dla uczestnika live'a myślę jest najbardziej wartościowe i najbardziej interesujące. Plus bardzo dużo technik, nie tylko sprzedażowych, ale prowadzenia właśnie audycji na żywo, co myślę, że przyda mi się w przyszłości w pracy. Oczywiście Michał daje 3 razy więcej, tak jak to wielokrotnie wspomina. 100% profesjonalizm i to, co on nam pokazał tutaj dzisiaj, to no, pełen szacunek i szczere gratulacje. Zawody przyszłości, to rzeczywiście powiem ci, że część z nich to mi by się przydały, takie osoby wokół mnie, które rzeczywiście zadbają o to, żeby zoptymalizować działania, czy sprawdzenie to, na co poświęcam czas, czy rzeczywiście jest sens. Na pewno specjalista od crowdfundingu, rewelacja po prostu i w ogóle to, jak Michał to wytłumaczył, czemu to jest potrzebne, tym bardziej, że my z czymś tam zaczęliśmy ruszać w tym kierunku. Sugeruję, żebyś się złapał lub złapała jednej z tych idei. Żebyś wybrała i żebyś wybrał jeden z tych zawodów w przyszłości i zaczął analizować. A więc sprawdź, zrób badania i upewnij się, ponieważ jest szansa, że będzie z tego coś sensownego. Dziękuję bardzo. Dobranoc.